Jak wiemy, starej ekipy Freeza już nie ma. Ekipa się rozpadła, no i na pewno w środku jest jakiś konflikt. Tromba wczoraj troszeczkę wypowiedział się na ten temat na konferencji Fame 16, a dziś wam przedstawię te najważniejsze informacje. Także zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie kanał, no a teraz zaczynamy. Jak dobrze wiemy, chłopaki poznali się kilka lat temu, dokładnie w roku 2016, dzięki grze Pokémon Go. Spędzali wtedy ze sobą bardzo dużo czasu, razem grali w Pokémony, później zaczęli tworzyć wspólne filmy, no i tak właśnie powstała ekipa, w której Tromba był tak naprawdę od początku. Jeszcze kilka miesięcy temu ciężko nam było wyobrazić sobie konflikt bądź jakąś dramę między Trombą a Freezem. No a już najtrudniej zakończenie ich przyjaźni, a tak się właśnie niestety stało. Ekipa się rozdzieliła, jedni stanęli po stronie Freeza, drudzy po stronie Tromby. Ale my, czyli widzowie, tak naprawdę nie wiemy, co tam się wydarzyło. Tromba na wczorajszej konferencji Fame został zapytany o relację z Freezem, także posłuchajcie, co odpowiedział. Skończył się tylko dom ekipy, czy skończyła się również twoja przyjaźń z Karolem? No, nie rozmawiamy ze sobą. Czyli skończyła się również przyjaźń? Jeżeli tak to interpretujesz, no to pewnie tak, no. Nie, to było pytanie do ciebie, ale... Znaczy, no nie, no, nie było czegoś takiego. Kończę przyjaźń z tobą. Dzisiaj. Już nie gadamy. Po prostu poróżniły nas pewne aspekty, nie tylko jakby ja tak mam z nim. Też inne osoby z ekipy, no nie będę jakby wymieniał, no, po prostu inne osoby, które gdzieś tam są, jakby to powiedzieć, po naszej stronie, można tak powiedzieć, no bo gdzieś tam ludzie to rozdzielają. Natomiast Boxdel zadał pytanie, czy Tromba czuje się poszkodowany przez to, co zrobił Freeze. No a co zrobił? To tego nie wiemy. Trombę trzyma umowa i nie może nic mówić. Zdradził jedynie, że jest kilka powodów rozpadu ekipy. A jednym z nich są oczywiście pieniądze. Ej, Mateusz, powiedz tak. Słucham. Odpowiedz mi tak lub nie. Na co? Czy czujesz się poszkodowany w tej akcji z Freezem? Tak. Czy chodzi, tyle, no, czy chodzi stricte o sprawy finansowe? Tak lub nie? Nie lubię, jak jest tego odpowiedź tak lub nie, bo to nie jest jakiś, wiesz, to nie jest wariograf. Jakby nie tylko to, jest kilka rzeczy, no ale no, wiesz. No. Między innymi. Ale okej, fajnie. Bo... Dzięki za oglądanie, to tyle ode mnie. Subskrybuj kanał, łapkuj film i widzimy się w kolejnych. Do następnego. Cześć.